Zapraszamy do wysłuchania zapisu rozmowy przeprowadzonej na czacie głosowym serwisu infra.pl z udziałem Wojciecha Grzelaka. Wojciech Grzelak jest autorem książki pod tytułem Szamani, Mumia, Umysy, Tajemnice Serca Azji. Rozmowę przeprowadzono 6 lutego 2011 roku. Witam bardzo serdecznie pana Wojciecha Grzelaka, pisarza, podróżnika, publicystę, autora książki Szamani, Mumia, Umysy, która jest poświęcona tajemnicom Altaju i której fragmenty żeśmy opublikowali na naszej stronie. Zachęcam wszystkich do dyskusji, do zadawania pytań. No, tu już jak pan Wojciech pewnie słyszał, pierwsze pytanie padło, także ja tylko dodam może jedno małe swoje na początek dotyczące tego, dlaczego Altaj i jak pan tam się znalazł. Także może tylko tak formalnie powiem, że przyjmijmy zasadę, że pada pytanie, odpowiedź i później zadajemy kolejne pytania. Także proszę to uszanować i pamiętać o tym. Także panie Wojciechu, zachęcam do zabrania głosu. Widzę, że już pan podniósł rękę, także czekamy na odpowiedź. Witam wszystkich, mówi Wojciech Grzelak. Odpowiadając na pytanie pana, na Altaju znalazłem się ponad 10 lat temu po raz pierwszy. Przyjechałem do tamtejszego środowiska polskiego, poza wszystkim jest tam spora Polonia. Częściowo organizowałem to środowisko. Byłem także wykładowcą akademickim na tamtejszych uczelniach, ale stopniowo zaczynałem poznawać ten zakątek Syberii bliżej. No, zafascynowały mnie pewne jego aspekty, których efektem jest właśnie książka, którą był pan uprzejmy przedstawić. Tak, dziękuję za odpowiedź. Tu jeszcze padło przede mną pierwsze pytanie od jednego z użytkowników o szamanów. W sumie to się zbiega z tym, o co ja chciałem zapytać, bo chciałem, abyśmy naszą rozmowę właśnie poprowadzili poprzez właśnie szamanów, mumie i umysły. A tu już jeden z użytkowników zadał pytanie dotyczące tego, czy pan miał bezpośredni kontakt z szamanami altajskimi i czy może pan o tym powiedzieć. Dobrze, zacznijmy więc od szamanów. Według Eliadego w ogóle szamanizm jest zjawiskiem typowym, wywodzącym się z regionu Syberii, choć wiadomo, w tej chwili szamanami nazywani są także inni ludzie obdarzeni trudnymi do zdefiniowania umiejętnościami z kontynentu południowoamerykańskiego na przykład i z innych zakątków świata. Ja zetknąłem się rzeczywiście przede wszystkim z szamanami altajskimi. Jeśli chodzi o ich technologię wprawiania się w trans szamański, czyli kamuanie, bo tak to się nazywa na Syberii. Oczywiście są one różne, jednak od razu muszę powiedzieć, że porównanie z dopalaczami jest w tym przypadku dość chybione. Szamani są bardzo różni, zacznijmy od tego, na Syberii. Niektórzy nawet dla rdzennych mieszkańców są stosunkowo mało wiarygodni, jak to mówią Altajczycy. Ci lubią coś od siebie dodać. Są jednak także szamani cieszący się wielkim poważaniem i ich umiejętności parę razy miałem okazję wypróbować. Zauważyłem przy tym, żeby korzystali z jakichś środków, które po spożyciu wprawiałyby ich w trans. No, muszę powiedzieć, że najbardziej przekonująca dla mnie demonstracja mocy szamańskiej, jaką otrzymałem przebywając na Altaju, rozegrała się przy stoliku kawiarnianym w głównej kawiarni górnoaltajska i szamanka Jana, która te umiejętności szamańskie mi zademonstrowała, o ile pamiętam, miała przed sobą tylko szklankę zwykłej herbaty. W każdym razie powiedziała mi rzeczy o zaginionych w rejonie Białuchy, najwyższej góry Altaju, Polakach. Takie, o których no, po prostu nie mogła wiedzieć. Działo się to w biały dzień i bez żadnego tańca szamańskiego, bez żadnych innych rekwizytów. Szamanka Jana zresztą podróżuje po Altaju głównie hondą, a nie na gęsi, jak to w tradycji szamańskiej czasami się odbywa. Podczas kamłania są podobno wizje, w których szaman pokonuje
te światy, których nie widzimy, siedząc na grzbiecie gęsi. Jeśli chodzi już o używki, to w ogóle muszę powiedzieć, że Altajczycy nie piją herbaty z prądem, bo jest to ta grupa ludów azjatyckich, które, długo by o tym mówić, ale ma nieco inne enzymy niż my, i dla nich wypicie nawet niewielkiej dawki alkoholu powoduje wprawienie się w trans, ale zupełnie inny, a nie szamański. Dziękuję, to może tym czasem tyle. Proszę powiedzieć, jak się ci ludzie odżywiają, co oni jedzą? A ja bym może takie pytanie zadał na temat tych grzybów czerwonych, bo tutaj pan mówi, że oni raczej nie do końca korzystają z tego rodzaju substancji, ale jak zapewne wiele osób wie, słynne jest to, że na Syberii właśnie często są używane te czerwone grzyby, muchomory czerwone, amanity. I jak to jest z tym? Odpowiadając na te dwa pytania, pod oni to rozumiem może nie tylko szamanów, ale w ogóle Altajczyków, czyli aborygenów żyjących na Altaju, na południowo-zachodniej Syberii. Altajczycy żywią się głównie mięsem, także koniną, i w takich ucztach rytualnych uczestniczą również ich szamani. Pokarm roślinny jest przez nich gorzej tolerowany, nawet były próby koedukacyjnych przedszkoli, w których była ludność i altajska, i pochodzenia słowiańskiego, więc Rosjanie, ludność, przepraszam, dzieci, i jakoś żywienie ich wspólne z jednego kotła tu się nie sprawdziło. To są zupełnie różne diety, chociaż oczywiście zdarzają się wyjątki. Jeśli chodzi natomiast o muchomory, to bardziej jest rozpowszechnione wśród szamanów jakuckich, tunguskich, natomiast na Altaju, owszem, grzyby różne występują, jest zatrzęsienie smardzów na przykład na wiosnę, ale altajscy szamani muchomorami w żadnej postaci ani wywaru, ani spożywanych w innej formie tym się nie posługują. Muchomory zresztą, zdaje się, w sałatkach jada się nawet na Słowacji, ale oczywiście to chyba nie mówimy o tych muchomorach. Ja tu jednocześnie oczywiście śledzę też pytania, które pojawiają się w formie na ekranie komputera. Jest takie dość bardzo pojemne pytanie, co potrafi zrobić szaman. Trudno na to tak w paru słowach odpowiedzieć, ale w każdym razie zasadniczą funkcją szamana wśród rdzennej ludności, trzymajmy się może tego Altaju, bo to znam najlepiej, jest pogoń, pościg za skradzioną przez złe duchy duszą. Zresztą Altajczycy sądzą, że posiadają kilka rodzajów duszy. Jedna z nich czasami bywa kradziona przez sługów Erlika, czyli pana podziemi, i szaman musi wyruszyć w zaświaty i tam targować się o tę duszę, której powrót, przepraszam, oznacza uzdrowienie chorego. Oczywiście mówię tutaj w wielkim skrócie, rola szamanów w społeczności altajskiej jest oczywiście poważniejsza, ale jest to jakby ich zasadnicza tutaj funkcja. Ciekawa jest inicjacja szamańska. Szamani przeważnie mają określone pochodzenie z rodów szamańskich. Kiedy nadchodzi ich wiek już dojrzewania, wówczas ujawniają się u nich pewne właściwości, które kierują ich na ścieżkę szamańską. Zwykle szaman powinien posiadać jakąś dodatkową kość, niekoniecznie musi się to wiązać z jakąś deformacją fizyczną, ale jest to jedna z oznak tego szamana. Potem zresztą, stając się szamanem, właściwie jest konstruowane na nowo, więc te wszystkie jego kości są w zaświatach przekładane przez odpowiednie duchy. Są wyspy na przykład na wielkich rzekach Altaju, Nabi, gdzie następowały te inicjacje szamańskie. Znowu w bardzo dużym skrócie, ale tu patrzę też na czas. Duchy słudzy Erlika wylizywali szamanom mózgi po to, żeby stali się zupełnie kimś innym, człowiekiem o innych wartościach, a więc szamanem, przewodnikiem i kołem ratunkowym dla swojej społeczności w
takich właśnie przypadkach, jak opisałem. No tak, to niezwykle ciekawe i fascynujące to, o czym on pan opowiada. Ja chciałem się odnieść tylko do, znaczy wiedząc o tym, jak głęboko zakorzeniony właśnie jest szamanizm, że tak powiem, w kulturze ludzi zamieszkujących auta, i, ale pan właśnie bodajże w tym fragmencie, który my żeśmy opublikowali, też opisuje takie niezwykłe zdarzenie, kiedy to jechał pan z Altajczykami i zatrzymaliście się przy takim miejscu, gdzie mieszkańcy Altaju zazwyczaj, że tak powiem, oddają swego rodzaju cześć, prawda, duchom, bóstwom, jakkolwiek by to określić, ale i pan tego nie zrobił i później pan odczuł skutki tego i to pan to opisuje później i to było bardzo interesujące. Jakby pan jeszcze mógł parę słów na ten temat powiedzieć? Owszem, niekoniecznie traktuję to jako demonstrację szczególnego wpływu duchów altajskich w tym wypadku na mnie i na moje losy, ale była to taka beznamienna koincydencja. To miejsce, zresztą jest wiele takich miejsc w geografii Altaju, nazywa się Kamagacz, czyli drzewo szamańskie. Wspomniałem tu, że taniec szamański, wprawianie się w trans, to jest kamuanie, a więc kam jest to szaman. Niektóre z tych miejsc, są to głównie przełęcze, czy też miejsca nad źródłami, jest tam, rośnie tam po prostu drzewo, na którym określone rody Altajczyków zawieszają charakterystyczne dla siebie wstążki, charakterystyczne dla swoich rodów kolorów. Są te wstążki. W niektórych bardziej uczęszczanych miejscach oczywiście dołączają się do tego turyści, czy też pseudoturyści, którzy wieszają swoje wstążeczki, ale to w zasadzie jest pewien rodzaj profanacji dla Altajczyków. To miejsce, o którym mówię, było raczej niedostępne dla większości zwiedzających Altaj. Była to dość odległa przełęcz, przez którą podróżowałem z myśliwymi i rzeczywiście nie dotrzymałem tutaj altajskiego obyczaju, co skutkowało dość poważną awarią auta, którą właściwie naprawiłem dopiero w Polsce, a przez cały Altaj, przez 700 km byłem holowany za ciężarówką, biorąc pod uwagę, że jest tam po drodze parę nieprzyjemnych przełęczy, to nie należało do specjalnie rozrywkowych przeżyć. Ma pan również rację, że trudno tu jakąś określoną terminologię, duchy, czy też, no najczęściej to słowo się nasuwa. W rzeczywistości jednak, kiedy rozmawiałem z Altajczykami, którzy, znowu upraszczamy, ale powiedzmy, oddają cześć mocą przyrody, faktycznie nie traktowali oni drzewa, kamienia, świętego miejsca jako pewną formę materializacji ducha. Sami twierdzili, że jest to tylko pewna wizualna postać, symbol, a za tym kryją się jakieś określone moce, o których przeciętni ludzie nie mają pojęcia. Patrzenie na święte drzewo jako tylko na drzewo, czy też kamień jako tylko kamień, jest to oglądanie tego przedmiotu pod niewłaściwym kątem. To jest tak, jakby patrzeć na włos z góry i widzieć tylko kropkę, a nie to, co on sobą reprezentuje, powiedzmy, na całej swojej długości. Tak jak już wspomniałem, plączemy się tu w pewnym stopniu w terminologii, bo wszystko to są pewne przybliżenia. Altajczycy trochę rozumują inaczej pod tym względem. No ale z konieczności musimy używać tych słów, które są właściwe naszemu językowi. Ja mam jeszcze takie pytanko odnośnie właśnie tych szamanów. Czy praktyki, które oni stosują, czy można je porównać do zjawisk związanych z doświadczeniami poza ciałem? Tutaj ogólnie obe ludzie o tym mówią. Czy to jest coś w tym stylu? Dziękuję bardzo. Tak, a ja jeszcze przypomnę pytanie, które tutaj padło wcześniej na czacie pisanym. Ktoś się pytał o... Znaczy były w zasadzie dwa pytania, bo jedno dotyczyło tajemnicy syberyjskiej śmierci,
a drugi o przełęcz diatłowe. Ja myślałem, że tak sobie przejdziemy do tego stopniowo, ale widzę, że tutaj już użytkownicy się dopytują właśnie o te rzeczy, także może jakby pan mógł parę słów powiedzieć, bo jakby nie było pan, też to wynikało z naszej wcześniejszej rozmowy, którą żeśmy tutaj przeprowadzili. W pewien sposób jest też, znaczy ma pan pewną wiedzę dotyczącą tego, o czym się mówi w Rosji, jeśli chodzi o różne takie anomalne wydarzenia i miejsca dziwne. Bo jak rozumiem, pan też w pewien sposób jest tym zainteresowany. A, dobra, teraz ja zacznę zapytać, jak na przykład pan jechał gdzieś, powiedzmy się umawiać z jakimś plemieniem i tak dalej, to na czym to polegało? Pan najpierw dzwonił do jakiegoś wodza jakiejś społeczności, szefa, czy pan załatwiał te podróże przez jakiś, nie wiem, znajomych Rosjan, czy jak to było? Rozumiem, że mam odpowiedzieć na wszystkie trzy pytania, a więc po kolei. Transszamański jest zjawiskiem trudnym do opisania, ale szaman, wprawiając się w niego, opuszcza swoje ciało. Jego przeżycia uwidaczniają się dla widzów tym, co się dzieje z ciałem fizycznym szamana. W trakcie kamłania szaman, nawet bardzo wiekowy, nawet odziany w strój szamański, który często wieszony jest ozdobami, których waga, metalowymi ozdobami, których waga przekracza 20 kg, wykonuje skoki porównywalne z osiągnięciami wprawnych lekkoatletów. Więc jest to rzecz co najmniej trudna do wyjaśnienia. Faktycznie jednak odbywa on podróż za światy, który geografia jest dość ściśle ustalona, no, nie zdążymy jej tu całej wymienić, ale tak rzeczywiście opuszcza swoje ciało, przechodzi przez most na przykład nad rzeką krwi i odwiedza altajskie piekło, w którym, jak wspomniałem, dobija targu o duszę swojego pacjenta. Jeśli chodzi z kolei o tajemnicze miejsca na w Syberii, no cóż, Syberia jest, czy w ogóle Rosja, jest dość ogromnym obszarem. Sama Syberia to dobre 10 milionów kilometrów kwadratowych i są tam miejsca bardzo tajemnicze i w ogóle jeszcze nieznane ludziom. Jeśli chodzi o te miejsca, jest ich dość sporo. Twierdza Arkaim na Uralu, bo tu takie pytanie padło. No, oczywiście jest to coś fascynującego, nie do końca zbadanego, porównywalnego właśnie z angielskim Stonehenge. Mi bliższe są tajemnicze miejsca zachodniej Syberii. Na Altaju jest też kilka takich, choćby płaskowyż Ukok, gdzie znajdują się bardzo liczne kurhany, już poczynając od epoki scytyjskiej, a może nawet przedscytyjskiej. Wykonywano tam odkryć mumii z fascynującymi tatuażami. Przez pobliską, graniczącą z Altajem Szorię, gdzie jest uroczysko Darkan, na którym dzieją się dziwne rzeczy. No i w trakcie w ogóle podróży na Altaj, ja najczęściej lubię podróżować tam samochodem, jedzie się przez kawał Rosji i można zobaczyć wiele fascynujących rzeczy. Choćby Kir Ugły pod Samarą nad Wołgą, gdzie również dzieją się bardzo, bardzo tajemnicze zjawiska. Jeśli chodzi o ostatnie pytanie, widzę, że tu czas mi się nieco kończy. No, jeśli chodzi o Tajczyków, to w zasadzie dzielą się bardziej narody niż na plemiona. Oczywiście są też wśród Tajczyków Telengici, którzy są według niektórych samych Telengitów inną nieco narodowością niż Altajczycy pozostali, ale ten podział nie jest aż tak widoczny, tym bardziej dla kogoś z zewnątrz. Faktycznie czasem rzeczywiście trzeba wykonać telefon z Górna Altajska, powiedzmy, do Koszagacza i się umówić tam, no niekoniecznie z szamanem, ale z kimś znajomym, żeby potem przez niego dotrzeć do szamana. Jeśli chodzi jeszcze o przełęcz diatłowa, bo i takie pytanie było, no myślę, że bardzo kompetentny artykuł właśnie jest na stronach serwisu Infra.
Ja wspomnę tylko, że wśród alpinistów z Altaju wspomnienia o tych wydarzeniach, bądź co będą sprzed pół wieku ponad, są ciągle jeszcze żywe. Proszę rozwinąć tą myśl. Pan wspomniał o tych dziwnych, tajemniczych zjawiskach. Co pan miał na myśli? Chyba wspomniałem o tym, mówiąc o wydarzeniach z Szorii. Szoria w ogóle to jest dość dziwna kraina, jeszcze mniej znana niż Altaj. Ona jest tak trochę, patrząc na mapę, na północ od Altaju i trochę właśnie w stronę Hakasji. Jest dość trudno dostępna. Ja spotkałem się głównie z opowieściami tamtejszych myśliwych. Szoria to w ogóle jest ten obszar, który znajduje się niedaleko Kuzbasu, czyli Zagłębia Kuźnieckiego, i częściowo jest to w tej chwili teren rekreacyjny, ale są tam rzeczywiście dzikie zakątki. Podobnie zresztą jak w Urmanie, to jest kraina z kolei rozciągająca się między, patrząc z naszego kierunku, czyli z zachodu, między Omskiem a Nowosybirskiem, to jest przestrzeń przeszło 1000 kilometrów. Te zjawiska są bardzo różne. Mają tam miejsce obserwacje tajemniczych świateł. Są świadectwa myśliwych opowiadających o dziwnych wizjach, być może spowodowanych jakimś czynnikiem bardzo prozaicznym. Są tam bagna, są tam jakieś przedziwne opary. Ja wcale nie twierdzę, że to musi być zaraz jakaś demonstracja mocy pozaświatowych. Być może jest to właśnie rodzaj halucynacji. Ale w każdym razie opowieści o chmurach przybierających formę twarzy zmarłych osób znanych tutaj obserwatorowi, czy też o tajemniczo zachowujących się zwierzętach, które postrzelone wiodą gdzieś myśliwego za sobą. Przedziwne ostępy, po drodze znajdują się ślady niesamowitej ilości krwi tych zwierząt, no, konkretnie chodzi o łosia. Po czym po dotarciu na miejsce myśliwy znajduje tam, zastaje tam tylko szkielet tego zwierzęcia. Giną tam również ludzie w niewyjaśnionych zjawiskach. No i tu powoli już przechodzimy także chyba do tego fenomenu, którego nazwa stanowi ostatni człon tytułu mojej książki, czyli do Aumysa, czy też jak ktoś woli, śnieżnego człowieka, bo tak najczęściej nazywa się tę istotę w Rosji. No wiemy oczywiście, o co chodzi, więc o to, co w Himalajach nazywa się Yeti, czy też w Ameryce Wielka Stopa. Wsie w Szorii, niektóre, zwłaszcza po ostatniej zimie dość ciężkiej, bo mówię jeszcze o zimie trwającej, ale o jej pierwszej fazie, dość śnieżystej, bardzo wiele relacji stamtąd postąpiło, mówiących o spotkaniach właśnie ze śnieżnymi ludźmi. Na Altaju zresztą, w niektórych aimakach, czyli regionach Altaju, jest to też zjawisko dość, jeśli można tak powiedzieć, o czymś tak wyjątkowym, pospolite. W każdym razie ma swoje nazwy na południu Altaju, na Aumysy, czyli śnieżnych ludzi, mówią tuktudodo, czyli włochate nogi, i wręcz opowiadają o starciach, zwłaszcza myśliwych, z tymi istotami gdzie indziej, jak na przykład w aimaku łagańskim spotkanie. Nawet obowiązuje określona etykieta: podczas spotkania z Aumysem należy paść na ziemię, zasłonić sobie oczy pięściami i przeczekać, aż ta istota odejdzie. Najczęściej, zdaniem Altajczyków, można zaobserwować chorego Aumysa, wtedy on traci swoje właściwości, jakby pozwalające mu unikać spotkań z człowiekiem. Jakimi metodami też możemy tego dociekać? Być może jego niewidzialność wynika z umiejętności hipnozy, telepatii. Tak to jest w każdym razie tłumaczone przez niektórych kryptobiologów. No właśnie, ten temat chciałem zachować na koniec, ponieważ jest dla nas jak najbardziej intrygujący i ciekawy. Pan opisuje niezwykle ciekawe rzeczy z tym związane i historie. No właśnie, to może powiedzmy o tym, o czym pan pisze. Otóż opisuje pan historię pewnej kończyny, którą od nas pana znajomy. Kończyna, która w zasadzie nie należy do żadnego znanego gatunku zwierzęcia. Ale to też nie koniec, bo pan też opowiada o tym, że
przyczyniła się do pana niezwykłej przygody, znaczy związanej z pana powrotem do kraju. Tak, jeśli chodzi o tajemniczą nogę znalezioną przez Sergiusza Simeonowa z Barnaułu, alpinistę z Barnaułu już chyba bodajże prawie 10 lat temu na jednym z lodowców, rzeczywiście jest to sprawa dość zagadkowa. Miałem ją w rękach, nie tylko ja zresztą, ale i różni naukowcy. W tej chwili znajduje się ta kończyna w Moskwie i niespecjalnie wiadomo, co się z nią dzieje. W każdym razie, chociaż była badana przez Japończyków, Szwedów, Amerykanów, nie ma odpowiedzi, do jakiego gatunku należy. Jest to kończyna zakończona stopą, przypominającą w sumie stopę ludzką, gdyby nie jeden detal. Palce zakończone są pazurami, nie paznokciami, co zresztą zdaniem Walentego Sapunowa, zajmującego się badaniem śnieżnych ludzi, pozwala sądzić, że nie jest to kończyna należąca do śnieżnego człowieka, ponieważ w tym wypadku powinny być tam paznokcie. Osoby, które oglądały tę nogę znalezioną przez Simeonowa, podlegały bardzo dziwnym zjawiskom. Większość z nich cierpiała przynajmniej na ból głowy, niektórzy się rozchorowali. Ja osobiście nie doświadczyłem niczego takiego, ale moja podróż samochodem z Barnaułu w towarzystwie znalazcy kończyny Sergiusza Simeonowa i właśnie tej nogi zapakowanej do jego plecaka przebiegała dość niezwykle. No, krótko mówiąc, była bardzo pechowa i auto zachowało się przedziwnie. Warunki, które panowały na drodze, pewnie w jakiejś części były spowodowane pogodą, ale no też były nielekkie, na tyle, że w pewnym momencie Sergiusz zabrał swoją nogę, to znaczy znalezioną przez siebie nogę i pożegnaliśmy się. Ja dojechałem już bez żadnych przeszkód z Syberii do Polski. On natomiast miał jeszcze cały szereg dziwnych przygód, zanim dowiózł tę swoje znalezisko do Moskwy. Zresztą, trochę przeskakując, Altajczycy z południa do dzisiaj uważają, że seria trzęsień ziemi, która zaczęła się u nich w 2003 roku, potężnym trzęsieniem ziemi, bo osiągnęło ono około 9 stopni w skali Richtera, związana jest z tym, że z ich ziemi, a więc wspomnianego przeze mnie płaskowyżu Ukok, wywieziono mumię tzw. altajskiej księżniczki, scytyjskiej dostojniczki czy też kapłanki, w fascynujący sposób pokrytej tatuażami, którą zabrano do Nowosybirska. I tamtejsza ludność, a także jej władze całkiem serio domagała się ponownego pochówku właśnie w tej ziemi, zabranej, wyrwanej stamtąd mumii, twierdząc, że moce przyrody Altaju w ten sposób mszczą się na ludziach, doświadczając ich owym trzęsieniem ziemi. Wspomniałem o tej historii dlatego, że jest pewna zbieżność tutaj. Podróżując z tą znalezioną na Altaju łapą, też się oddaliśmy od tej, no co by tu nie mówić, ale fascynującej, dziwnej krainy, jaką jest Altaj. Jeśli chodzi o mumię altajskiej księżniczki, rzecz miała się bardzo podobnie. No bo Altaj to nie tylko tajemnicze historie związane z dziwnymi postaciami wydawanymi w górach spotkanymi, ale to też niezwykła historia zawarta w tej ziemi, która tam jest. I pan również pisze o tym, jakie tam zawierają się archeologiczne skarby ukryte właśnie głównie w tych kurhanach. Poświęca pan dużą część właśnie swojej opowieści o Altaju na to, co tam odnaleziono, i rzeczywiście tutaj ta historia altajskiej księżniczki jest zupełnie niezwykła i taka trochę chyba, tak mi się wydaje, zapomniana przez, że tak powiem, resztę świata. Ale chyba prace archeologiczne nadal trwają, jeśli może pan coś o tym powiedzieć.
Ja mam takie pytanie, czy jest tam możliwość jakiejś pracy w tamtych rejonach, czy to na czym by to polegało, czy jakieś takie, nie wiem, odkrycie i tak dalej, na czym to polega, czy to, no nie wiem, jak to tam powiedzieć. Odpowiadając na pierwsze pytanie, prace archeologiczne prowadzone są cały czas, ku zresztą zgorszeniu tubylców. Można sobie wyobrazić ich odczucia. Ja w swojej książce dość szczegółowo opisałem historię Altaju, sięgając aż do czasów sprzed naszej ery. Było to dość celowe, bo mimo że antropologicznie owa wspomniana mumia altajskiej księżniczki nie jest powiązana ze współczesnym typem Altajczyków, to jest raczej Indoeuropejka, to Altajczycy uważają, że skoro spoczywała w ziemi obecnie przez nich zamieszkiwanej i jakby jest częścią ich społeczności, duchowości, społeczności Altajczyków. Te prace archeologów zresztą są bardzo interesujące, bo najlepiej zachowały się mumie i artefakty w kurhanach, a tych kurhanów jest rzeczywiście zatrzęsienie. Gdzieniegdzie wręcz jadąc po stepie, na przykład po stepie czujskim, jeździ się po kurhanach, czy też wśród kurhanów, bo są to kurhany, jak wspomniałem, z różnych epok i nie zawsze kojarzą się z tym, z czym my zwykliśmy kojarzyć wygląd kurhanów, a więc z jakimś kopcem. Czasami są to zupełnie płaskie, niewyróżniające się w terenie obiekty, a to, że był tam jakiś pochówek, na to wskazują tylko kamienne kręgi ułożone w charakterystyczny sposób. Najczęściej odkrycia dokonywane są w tych kurhanach, do których dostała się woda, po czym na zawsze, na wieki zamieniła w lód. Kurhany oczywiście w dużej części były plądrowane także przez inne ludy, które przywędrowały po tych, którzy chowali tam swoich bliskich, a być może przez pospolitych rabusiów, tak jak to zresztą miało miejsce choćby w starożytnym Egipcie. W każdym razie przez Altaj przewędrowało bardzo wiele ludów. Imiona niektórych już są zapomniane, ale przechodzili tamtędy Scyci, Sarmaci, Hunowie. W ogóle to była jakaś brama tutaj na zachód, z którą gdzieś tam z kotliny dżungarskiej pojawiające się w jakiś sposób ludy wędrowały dalej, aby odegrać swoją rolę w historii. Z tych lodowych soczewek, które wypełniają starożytne kurhany, mumie wydobywane są przez archeologów w bardzo szczególny sposób. Najczęściej polega to na roztapianiu lodu polewanego wrzątkiem i wybieraniu wody. Kurhany na Altajskie badane są już od dawna. W latach 20. i 30. dokonano odkryć w innym miejscu, odległym od Ukoku, mianowicie na Pazyryku, w pobliżu Ułaganu. No i tam niestety z powodów organizacyjnych, powiedzmy, wiele mumii, wiele doskonale zachowanych zwłok koni złożonych w ofierze towarzyszących pochowanemu zmarłemu, no zostało zniszczonych. No oczywiście takie wypadki także się zdarzają do dziś, ale z organizacją trochę jest już lepiej. Jeśli chodzi o pracę na Altaju, oczywiście nie wiem, jaki charakter pracy by Pana interesował, ale czasem jeżdżą tam wolontariusze. Ja zresztą co pewien czas organizuję, także głównie latem, kilka wypraw, najczęściej samochodowych, bo przy okazji można zobaczyć kawał Rosji. Jeszcze można swobodnie jeździć po Rosji, choć być może się to zmieni. Będzie tak jak za dawnych czasów. I można pracować tam w rozmaitych środowiskach, dzieląc się swoimi doświadczeniami zdobytymi tutaj, więc w Europie. Jest to dla tamtych ludzi rzecz bardzo atrakcyjna. Zanim zadam parę pytań, które mnie niezwykle nurtują, związane z, na przykład ze śnieżnym człowiekiem, to jeszcze chciałbym właśnie powiedzieć o tym, że przecież Pan jest bardzo silnie związany z
można powiedzieć, że polonią tamtejszą, i też pewien rozdział swojej książki pan poświęca właśnie Polakom, którzy byli na Altaju i tak naprawdę bardzo się przyczynili jakby do rozwoju tego regionu. Jakby mógł pan parę słów o tym powiedzieć jeszcze? No nie tylko Altaju. Wpływ Polaków w rozwój materialny, kulturowy w Syberii, czy też nawet Rosji jest bardzo wielki i niedoceniany do tej pory. Owszem, niektóre osoby, niektórzy mieszkańcy Syberii, czy też niektórzy Rosjanie zdają sobie z tego sprawę, jaki wielki był wkład polskich zesłańców, czy też Polaków, którzy w inny sposób trafili w tamten rejon świata, w rozwój tej krainy, ale są to jednostki. Tak faktycznie to pamięć o polskim wkładzie w poznanie Syberii jest niestety zapominana, nawet celowo nieco trochę zaciemniana w publikacjach. Może posłużę się przykładem z innego rejonu, z okolic Bajkału, przewodniku dotyczącym Bajkału, rosyjskim przewodniku, czy też Irkucka, pobliskiego Irkucka. Jest mowa owszem o takich nazwiskach jak Dybowski, Czerski, Czekanowski, ale nie jest wspomniane, że były to osoby narodowości polskiej, które na Syberii znalazły się no niezupełnie dobrowolnie, a mimo to potrafiły wnieść bardzo znaczący wkład w rozwój nauki w Poznaniu, w przypadku Dybowskiego, Bajkału, czy też innych regionów, w przypadku innych polskich zesłańców o zacięciu naukowym. Ten wkład Polaków jest czasem nawet dość anegdotyczny. No, spotkałem się z historią rodzinną pewnej Polki, której zesłano już w czasie II wojny światowej na Syberię babkę. Miejscowa ludność rosyjska, zresztą nie altajska, ale rzecz działa się na Altaju, chciała spalić jako czarownicę, ponieważ zawsze udawała jej się kiszona kapusta. Cały sekret magii w tym wypadku polegał na tym, że jak się okazało, zesłanka z Polski myła beczkę przed kiszeniem kapusty. No ale to jest, jak powiedziałem, rzecz trochę bardziej anegdotyczna, ale faktycznie Polacy zrobili bardzo wiele dla poznania Syberii i o tym się trochę nie pamięta. Ci ludzie, tamtejsze środowisko polonijne jest trochę zapomniane, nie posiada prawie żadnego wsparcia ze strony władz polskich, czy też w ogóle Polski, oprócz różnych incydentów związanych na przykład z dostarczeniem książek do bibliotek, czy też przez osoby prywatne, czy też częściowo przez wspólnotę polską. Ale faktycznie można powiedzieć, że są to społeczności trochę porzucone tu przez Polskę i trochę zapomniane. A są to często, nie zawsze, bo nie można tutaj generalizować, osoby bardzo wartościowe. Część z nich, kilkanaście osób, miało możliwość uczenia się, czy też pobierania nauk nawet w tej chwili w Polsce. Jakoś udało się tu parę tych osób, zwłaszcza młodych, można powiedzieć, zrepolonizować, no bo jak inaczej powiedzieć, kiedy dziadek, już nie ojciec, młodych dwóch sióstr, potrafi już po polsku powiedzieć tylko trzy słowa: Matko Boska i Psia Krew. Ojciec już nic, a dziewczyny w tej chwili po studiach w Polsce żyją tu, mieszkają i poczuły się Polkami na nowo. Właśnie to bardzo ważne, żeby to wskazać, bo pan, jakby nie było, no, ma bardzo duży wkład właśnie w to, żeby te osoby, które w pewien sposób są powiązane z Polską, w jakiś sposób wróciły tutaj, czy też przynajmniej patrzyły się Polakami. Z tego co wiem, to pan się opiekował właśnie grupą osób, które miały polskie korzenie. Także myślę, że to jakby pana wkład to jest niezwykle istotny. No ja bym może tego nie przeceniał, ale tak, no na ile mogłem, oczywiście tu starałem się, jeśli mam powiedzieć górnolotnie i trochę patetycznie, przywrócić na ojczyzny łono niektórych tam naszych rodaków, ale zdarzały się także trochę inne sytuacje. W tej chwili młoda
Altajka jest szczęśliwą żoną pewnego Polaka, mają już takie dzieci, być może pierwsze w historii polsko-altajskie. No i jest to pewna swoista satysfakcja poza wszystkim tym, że o czym mówiłem, czyli zafascynowaniu Altajem w ogóle jako miejscem na świecie. Chciałbym usłyszeć Pana opinię na temat tych rzekomych starożytnych budowli, które się mają znajdować w Jakucji, nieznanego pochodzenia, o czym było u nas w Polsce głośno w ostatnim czasie i pewni ludzie chcieli poważnie przedsięwziąć jakąś ekspedycję w te miejsca i zbadać, czy są w rzeczywistości te tajemnicze konstrukcje, które mają być rzekomo pochodzenia ludzkiego, wykonane przez ludzi. Czy pan poważnie podchodzi do tego typu historii, bo ma pan znajomość tej kwestii? A drugie pytanie to raczej ogólniejsze i dotyczące bardziej tej mentalności i podejścia w tych krajach byłego Związku Radzieckiego dotyczących badań na temat UFO i spraw związanych z tym zagadnieniem. No a ja z kolei bym powrócił jeszcze do tematyki Śnieżnego Człowieka, dlatego że pan był tłumaczem książki pana Sapunowa, którą żeśmy też starali się promować, dlatego że wydaje nam się, że to jest literatura niezwykle interesująca i bardzo ciekawa i poruszająca to zagadnienie w sposób bardzo profesjonalny. Pan na pewno miał kontakt z panem Sapunowem i chciałbym zapytać tylko, jaki jest pana stosunek do zagadnienia Śniadanego Człowieka, tym bardziej, że pan miał również, że tak powiem, kontakt z bezpośrednimi relacjami właśnie autojczyków. Przepraszam, ja tu miałem mały kłopot techniczny, nie uciekłem, tylko już jestem. I urwało mi się na pytaniu o Jakucką Dolinę Śmierci. No, przyznam, że tam nie byłem, ale oczywiście o miejscu słyszałem. Trochę trudno mi się do tego odnieść, bo no niemniej nie widzę nic w tym nadzwyczajnego, żeby coś takiego było. No, być może trochę tutaj przez popularyzatora tego tematu, Uwarowa bodajże, jeśli dobrze pamiętam, zostało tu parę rzeczy podkoloryzowanych. Nie sądzę, że koniecznie ze złej woli. W każdym razie wśród tubylców, czyli w tym wypadku Jakutów, jest to zjawisko na tyle obecne w ich kulturze, że z pewnością no coś w tym musi być. Ale jak powiadam, być może jest to wąska specjalizacja charakterystyczna dla naszych czasów. Bliższy jest mi Altaj i te historie z nim związane, w których osobiście uczestniczyłem, bo cię doświadczyłem. Przepraszam, jeśli przeoczyłem jakieś pytania i bardzo bym prosił o ich powtórzenie. Ja zadam może pytanie. Dzień dobry. Na przykład przeczytałem gdzieś, że tam składali ofiary. No i w pewnym momencie mnie tak zastanawia, czy na przykład dzieci też z małych składali ofiary, na przykład, albo jeżeli jakieś dziecko się urodziło z jakąś wadą, czy je zabijali, czy coś w tym rodzaju. I na przykład przeczytałem też gdzieś, że na przykład, jeżeli to była starsza kobieta, to ją gwałcili. Chciałbym odpowiedź, proszę. No jeszcze raz powtórzę swoje pytanie, bo tutaj dostałem sygnały, że nie było słyszalne. Chciałem zapytać oczywiście o Śnieżnego Człowieka, bo to temat niezwykle nas poruszający i interesujący. No, pan, jak rozumiem, miał bezpośredni kontakt z osobami, które być może widziały takie istoty, a poza tym pan tłumaczył książkę pana Sapunowa, bardzo ciekawą, niezwykłą i myślę, że będącą taką kwintesencją wszelkich badań nad właśnie tym zjawiskiem, co jest zupełnie niespotykane na Zachodzie, a właśnie jest spotykane na Wschodzie. Bo
Myślę, że książka pana Sapunowa jest pewnym, nawet bym powiedział, że przełomem w kwestii badań nad reliktowymi hominidami. No właśnie, ale jaki jest pana stosunek osobisty do tego tematu? Może na pierwsze pytanie odpowiadając, jeśli chodzi o ofiary składane w społeczności altajskiej. No, są różne tutaj półlegendy dotyczące dawnych epok. Są miejsca dość dziwnej mocy. Takim miejscem jest choćby Kaubaktarz w południowym Altaju przy trakcie czujskim, gdzie rzeczywiście zdaje się składało się jakieś krwawe ofiary w dość tajemniczych rytuałach, ale współcześnie tylko sporadycznie i tylko w niektórych rejonach Altaju składane są ofiary tajugi, czyli ofiary z konia. No dodam, że przeważnie się przeznacza na to konie w nie najlepszej kondycji. Potem rzeczą charakterystyczną jest, że po złożeniu tej ofiary, to jest odrobinę drastyczne, znalazłem taki jeszcze film z lat 30. pokazujący dość dokumentalnie to ten proces. Koń jest duszony, żadna jego kość nie może ulec złamaniu. Potem jego skóra ściągnięta w całości, zawieszona jest na takim długiej żerdzi, długim drągu. Przez jakiś czas pozostaje. No przepraszam, jeśli byłem tu zbyt drastyczny. Natomiast jeśli chodzi o postać profesora Walentego Sapunowa, mieszkającego na stałe w Sankt Petersburgu, to wydaje mi się, że wśród współczesnych badaczy reliktowych hominidów w Rosji jest to największy obecnie żyjący autorytet. Jego podejście do tych badań warunkowane jego matematycznym wykształceniem jest, myślę, że też tu nowatorskie i bardzo rzetelne, uczciwe. Mam do niego wiele szacunku, nie tylko jako tłumacz jego książki, i uważam, że jest to osoba, która ma dość dużo do powiedzenia na temat właśnie śnieżnych ludzi. Może tu upraszczając, od razu powiem, jaki jest jego pogląd na to zjawisko. Sapunow uważa, że to, co nazywamy śnieżnymi ludźmi, reliktowymi hominidami, jest to gatunek, najzupełniej realny, biologiczny gatunek, który jest pewnym rodzaju alternatywą ludzkości. Jeżeli ludzie na Ziemi ulegną zagładzie, czy też samozagładzie, to jest bez znaczenia, wówczas przyroda ma w rezerwie, natura ma w rezerwie reliktowych hominidów. To, że spotkania z nimi są takie sporadyczne, takie rzadkie, wcale tutaj nie jest niczym wyjątkowym. Dwa gatunki ze sobą rywalizujące, tak jak się to dzieje w przypadku człowieka i śnieżnych ludzi, często no, po prostu unikają siebie, a nadto ludzkość wykształciła sobie w trakcie swojego rozwoju no, powiedzmy tę specyfikę technologiczną, cywilizacyjną, natomiast śnieżni ludzie, czy też reliktowe hominidy, bardziej poszli tu drogą rozwoju biologicznego i wykształciły te zdolności, które u ludzi bywają w postaci szczątkowej bądź sporadycznej. Mam na myśli telepatię, hipnozę i podobne właściwości paranormalne, które pozwalają im na unikanie niepożądanych spotkań właśnie z ludźmi. Powtarzam jeszcze, zauważyłem tutaj pytanie na ekranie. Mówiłem o profesorze Walentynie Sapunowie. Znaczy ja bym może jeszcze poruszył trochę tą kwestię tego wolontariatu. Chcielibyśmy się dowiedzieć może na czym, jak można by było się zgłosić może gdzieś do pana, czy na czym by to polegało, i też może tak chciałem powiedzieć ze swojej strony, jeżeli by była taka możliwość, bym był bardzo chętny pojechać. Od połowy czerwca mam czas praktycznie nieograniczony, mogę jechać na praktycznie każdą długość wyjazdu, mogę jechać na 3 miesiące, na pół roku, na rok. Od połowy czerwca jestem gotowy. No widzi pan, że nawet dzięki naszemu czatowi zgłaszają się osoby, które są chętne do pomocy w, jak rozumiem, w tym, aby w jakiś sposób
uczestniczyć, pomagać w rozwoju tej naszej kolejnej społeczności tam. Także tutaj już proszę się bezpośrednio kontaktować. Ja oczywiście mogę, my udostępnimy tutaj poprzez forum nasze kontakt z panem bezpośredni. Ja jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo to rzeczywiście jest niezwykle interesujące, o czym pan wspomniał, czyli ten jakby kontakt z tymi istotami, z tym śnieżnym człowiekiem, który można uznać za paranormalny, bo przecież jest bardzo wiele przypadków właśnie mówiących o tym, że następuje jakiś taki kontakt z rodzaju telepatyczny być może, ale pan z tego co wiem miał bezpośrednie relacje od świadków na ten temat. No, dziękuję za odpowiedź. O, moja pamięć już pada. Ale na przykład, czy poleca pan na przykład te wakacje, albo nie wiem, w zimie, której porze roku lepiej tam jechać właśnie w te góry? I takie jeszcze taka moja refleksja. Ja na przykład powiem, że zjawiska paranormalne nie istnieją, jako że wszystko według mnie da się wytłumaczyć. Zjawisko takie jak UFO na przykład jest niby paranormalne, ale właśnie, no ale to jest coś normalnego, to będzie coś normalnego kiedyś, wierzę. Ale na przykład inne rzeczy paranormalne, wszystko da się wytłumaczyć, jestem tego pewien. Może tak się umówmy, jeśli jest taki zwyczaj, ja bym zostawił, jeśli chodzi o sprawy wolontariatu, adres mailowy, pod którym no, wszystkim zainteresowanym, nie tylko zresztą wyjazdem na Altaj, ale myślę, że będę mógł obszerniejszych, kompetentniejszych informacji udzielić niż tu w skrócie. Jeśli chodzi o czas podróżowania, to jednak zdecydowanie cieplejsza pora roku, no chyba, że ktoś chce doświadczyć tej prawdziwej Syberii, na przykład minus 50 stopni, a przynajmniej 30 kilka, jak to najczęściej jest właśnie na południowo-wschodnich kresach Altaju. Na pewno od maja do początku września to jest okres optymalny, bo wtedy po prostu większość miejsc jest łatwiej osiągalna. Witam panie Wojciechu. Ja tak tutaj postawię takich parę pytań z ramienia obemaniaków, osób, które też latają na gęsiach, witają czasami na księżycu wieczorem, oglądają sobie ten cały świat z perspektywy tej właśnie, która znana jest szamanom. Tak miałem takich parę pytań, znaczy w zasadzie takie jedno, bo mówimy troszeczkę o... Można, bo tu były jakieś zakłócenia z dźwiękiem i nie słyszałem panu pytania pana do końca, który tu mówił o księżycowej perspektywie. No, ja tu celowo wspomniałem o tej podróży na gęsi, bo to takie dość może wyjątkowe. Jak wiemy z literatury, to chyba Nils Holgersson, o ile dobrze pamiętam, w cudownej podróży. Selma Lagerlöf podróżował przez Szwecję właśnie na grzbiecie gęsi, ale to jest może zbieżność taka przypadkowa. Nie bardzo jednak usłyszałem tutaj pytanie, które zaczął pan mówiący na ten temat. Bardzo prosiłbym o jego powtórzenie. Ja mam takie pytanie. Na przykład moi koledzy mówią, że mi łatwiej przejść pod nogami niż przeskoczyć albo obejść, no nie? Bo ja mam 2 metry i trochę wzrostu. I właśnie zastanawiam się, czy na przykład mi łatwo by było tam chodzić. Proszę pana, ja mam 1,92 m i dobrze ponad 100 kg. I no muszę panu powiedzieć, że w niektóre rejony Altaju rzeczywiście trochę trudno dotrzeć, no chyba że śmigłowcem, takie okazje też się zdarzają. Dojechać też nie bardzo, niekiedy pozostają tylko konie. Znowu ktoś się pewnie oburzył, to już widziałem na ekranie, jak wspomnę o koniach, ale mnie zdaje się altajskie konie nie najlepiej wspominają pana również, bo są to wprawdzie bardzo wytrzymałe i bardzo cierpliwe zwierzęta, ale Altajczycy są na ogół drobniejsi i pewien określony ciężar na grzbiecie jest trochę dla nich dokuczliwy, no ale niestety są miejsca, gdzie nie można się obejść bez tego śrubowania.
Witam jeszcze raz. Coś się zdarzyło i nogą kopnąłem komputer. Pytanie tak powtórzę, bo tutaj na czacie jest sporo osób, które również na gęsi latają, robią sobie OB, opuszczają ciało, śnią świadomie. I w związku z tym takie opowieści o szamanach mogą być dla nas interesujące, zwłaszcza te uwagi dotyczące w ogóle sposobu zachowywania się szamanów. Na forum infra odbywają się dyskusje i spięcia często na temat, czy świadome śnienie istnieje, czy jest to prawdą, czy jest to po prostu fikcja, czy wyssane coś, wykreowane po prostu w pocie urojonego mózgu. I te informacje, które by Pan nam mógł udzielić, mogłyby być rzeczywiście dla nas interesujące, zwłaszcza, że się Pan interesował tym. A więc dotyczyłyby one tego, co robi szaman, żeby rzeczywiście polecić na gęsi. I jak biorą poważnie tego rodzaju podróże, czy to ma jakieś znaczenie i w jakiś sposób wykorzystują to praktycznie w swoim życiu. Była uwaga o tym, że walczą o zdrowie ludzi, wpychając się gdzieś tam w jakieś podziemia i walczą o ich zdrowie. Jeżeli coś na ten temat mógłby Pan powiedzieć, byłoby super. Dziękuję. Cała podróż szamańska jest o wiele bardziej skomplikowana. Jest to cały proces, tak jak wspomniałem, z dość ściśle pokrywającą się w relacjach różnych szamanów topografią zaświatów i dość fascynującymi opisami tego, co tam jest, a lot na gęsi to jest tylko jedno ze stadium, jeśli już jesteśmy przy tym drobiu, który się tu jakoś tak przyczepił nam. No, cała podróż, no nie jestem w stanie tutaj zrelacjonować całej podróży ze szczegółami, tym bardziej, że są odrobinę różniące się wersje, niemniej zasadnicze punkty relacji z transu szamańskiego pokrywają się dość ściśle. Ja jeszcze raz zaproponuję, że chętnie udostępnię kontakt do siebie i postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć się na już takie bardziej szczegółowe pytania dotyczące także wyjazdu, bo chyba najlepiej pojechać na auta i na własne oczy zobaczyć, co potrafią tamtejsi szamani i przede wszystkim w jakim pięknym miejscu świata, a mówię to bez przesady, naprawdę to się odbywa. Znaczy, jeśli Pan, Panie Wojciechu, pozwoli, to będziemy udostępniać kontakt do Pana poprzez nas, jeśli ktoś o to się zwróci. A jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Znaczy, ja wiem, że ta świadomość istnienia śnieżnego człowieka jest taka mocno zakorzeniona właśnie wśród mieszkańców Altaju. A Pan na pewno się spotkał z relacjami takimi bezpośrednimi, ludzkimi po prostu. I co Pan może o nich powiedzieć, bo troszkę Pan też pisze o tym w książce, znaczy, że dla nich to jest w pewien sposób normalne, prawda? Tak. Oczywiście w rejonie Łaganu na przykład to spotkania ze śnieżnym człowiekiem nie są niczym nadzwyczajnym. Myśliwie często słyszą charakterystyczny gwizd wydawany przez śnieżnych ludzi. Mówiono nawet o istnieniu osób, które pochodziły ze związków, a umysłów właśnie z ludźmi. I jest na przykład rzeczą pospolitą, że znajdowano tam jakieś miejsca bytowania właśnie śnieżnych ludzi. Także są to zjawiska, jak powiedziałem, dla mieszkańców niektórych rejonów Altaju całkiem pospolite. No, mógłbym nawet powiedzieć codzienne. Jeśli chodzi o kontakt do mnie, to oczywiście proszę udostępnić osobom zainteresowanym. Będę rad, jeśli w jakiś sposób będę mógł odpowiedzieć na pytania, bo widzę, że tutaj na ekranie jest trochę pytań, zwłaszcza dotyczących wyjazdu, ale myślę, że to właśnie w odpowiedziach już przez internet będę mógł w jakiś sposób dopomóc osobom zainteresowanym. A czy żeby iść w tą podróż, trzeba przechodzić jakieś testy, na przykład, nie wiem, kurde, spadanie spinaczka, spadanie z jakiejś wysokości, testy, no testy ciężowe to nie, ale jakieś właśnie takie skok z wysokości na linię, jakieś, nie wiem,
przetrwanie bez jedzenia tygodnia, czy coś w tym rodzaju? Nie, no jeśli chodzi o podróż na Altaj, to w grę nie wchodzi. Tak jak mówię, jeżeli się wyruszy z dowolnego miejsca w Polsce, to dojeżdżając nawet prawie do granicy mongolskiej, jedzie się cały czas po asfalcie, no może tam 3 kilometry pod Caganuzum, to jest taka droga bita, ale dojechać tam można bez problemu. Zaopatrzenie też na wsiach nie jest tam najgorsze. Natomiast jeśli chodzi o test na szamana, to już tu są wymagane zupełnie inne predyspozycje. Jak powiedziałem, należy pochodzić z rodu szamańskiego i mieć presję duchów, znowu upraszczam, które żądają, aby dany człowiek został szamanem. To ja, panie Wojciechu, jeszcze mam jedno pytanie. Żeśmy trochę zaczęli o ten temat wcześniej, ale jeszcze chciałbym to uściślić. Pan bardzo dobrze zna Rosję i ludzi tam żyjących, mieszkających. My często piszemy o miejscach, które wydają się być niezwykłe. To są tak zwane normalne strefy, zony. Rosjanie mówią na to zony. Czy spotkał się pan z jakimiś relacjami właśnie związanymi z takimi zonami, jak na przykład Maliepka? Tak, tych miejsc niezwykłych w Rosji rzeczywiście jest dość sporo. Oczywiście trudno znać je wszystkie, ale no, nie są badacze, którzy się tym fascynują. Ja, tak jak mówię, najbliższy jest mi Altaj i myślę, że to jest kraina dostatecznie fascynująca, aby znaleźć tam naprawdę coś dla siebie, i to pod względem prozaicznym, takim turystycznym. Wspaniały jest tam etnoturyzm, na przykład etnoturystyka. Jeśli chodzi o kości mamuta, też się znajdą w wielu jaskiniach, i to nie tylko mamuta, ale tak innych prehistorycznych zwierząt. Także właściwie każdy może znaleźć coś tam dla siebie. Te zony rozsiane są po całej Syberii. Trudno tu mówić o nich wszystkich. No, może rzeczywiście powinna się pojawić publikacja jakaś będąca rodzajem przewodnika po nich. Ale z całą pewnością osobiście jestem przekonany, że występują tam w istocie zjawiska, no, trudne do wytłumaczenia. Witam serdecznie gościa, bardzo ciekawego gościa. Ja mam takie pytanie dotyczące wierzeń tamtej ludności. Generalnie chodzi mi tutaj o kwestię pojmowania przez nich rzeczywistości. Tutaj dosięgając tych takich w kwestii tej rzeczywistości ostatecznej, też ich koncepcji na wykreowanie się tej rzeczywistości materialnej, czy też jakiegoś cyklu. Właśnie jestem ciekawy ogólnie tego, do jakich ich wierzeń, ich koncepcje, do jakich wierzeń mogą być podobne. I tutaj może coś więcej na ten temat, bo to było bardzo interesujące. Jeśli chodzi o wierzenia altajskie, to no, można powiedzieć, jest ich kilka. Mówiliśmy tu o szamanizmie, chociaż trudno to nazwać ściśle wierzeniem. Jest to raczej pewien rodzaj zjawiska społecznego. Natomiast Altajczycy dzielą się, jak sami o sobie mówią, w przykładzie z rosyjskiego, są poganami, czyli oddają, no znowu muszę uprościć, ale powiedzmy, cześć przyrodzie. To znajduje wyraz w całej ich kulturze. Altajka, która zaczerpnie z potoku wody do przepierki, nie wyleje z powrotem brudnej wody do rzeki, tylko gdzieś indziej, aby nie zanieczyścić tutaj źródła. No powiedzmy, jest to takie bardzo ekologiczne wyznanie, jeśli można tak powiedzieć. Nadto jest ciekawa konfesja na Altaju o nazwie Ahdian, czyli Biała Wiara, która właściwie została zainicjowana nieco ponad 100 lat temu. Wyznawcy Białej Wiary wyrzekają się zupełnie tych ofiar zwierzęcych, o których wspominałem, i w jeszcze bardziej czystej, jeśli można tak powiedzieć, formie
oddają cześć słońcu, niebu. Część Altajczyków jednak po latach zamieszkiwania w kraju, w którym był taki, a nie inny, wiadomo, ustrój, no, jest pod względem religijnym nie bardzo przywiązana ani do swoich tradycji, ani do jakiejkolwiek innej konfesji. Natomiast w niektórych rejonach zdarzają się Altajczycy nieco związani z cerkwią, ale jest to rzadkość. Środowisko Altajczyków, zresztą to nie tylko dotyczy tego miejsca w Rosji, jest dość silna penetracja różnych sekt. Nie zawsze jest to z pożytkiem dla ludzi, którzy dość pochopnie przystępują do niektórych tego typu organizacji. A czy na przykład nasi tutaj księża, no może nie z Polski, ale ogólnie katolicy tam docierają do nich i w ogóle przekazują im naszą religię? Bo na przykład lepiej dla nich, na przykład według mnie oczywiście, jeżeli by ci nasi księża ogólnie, co nie wiem, co tak przytoczę sobie tylko, co mocają dzieci, żeby tam lepiej nie dochodzili, bo nie ma sensu, no nie? No, tu zadał pan dość kłopotliwe pytanie, bo ja poznawałem różnych księży pracujących na Syberii, mam na myśli księży z Polski, no i nie zawsze bym wysoko oceniał ich pracę, wbrew temu, co się tu u nas mówi. No to niektórzy po prostu urządzili sobie w ten sposób wygodny sposób na życie. Nie będę się tu wdawał w szczegóły. Oczywiście absolutnie nie chcę powiedzieć, że nie ma księży, którzy są rzeczywiście wspaniali, ale niestety są i tacy, to jest rzecz tam dość skomplikowana. Tutaj padło pytanie na czacie tekstowym dotyczące Szambani, Miasta Świętego, a pan przecież o tym pisze w księdze, tak bym nawet powiedział, poetycko opisuje sposób, który bardzo mi się spodobał. Chciałem się zapytać właśnie, bo ja nie rozumiem, co księża mieliby robić właśnie na terenach byłego Związku Radzieckiego, bo jak wiemy, te tereny podlegają pod cerkiew prawosławną i wiemy, że Kościół no, dość nieładnie się zachował po rozpadzie Związku Radzieckiego. No i próbował tam właśnie szturmem przejmować różne inicjatywy. Także nie rozumiem tego, jak wy tutaj to postrzegacie, prawda? Trochę znowu miałem zakłócenia, więc odpowiem Piotr na drugie pytanie. Ja bym tak tego nie oceniał. No, to jest bardzo skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o relacje między cerkwią, czy w ogóle mówienie o sprawach szerzenia wiary tej czy innej w Rosji. Ale cerkiew postrzegała Kościół katolicki jako bardzo poważnego rywala. Może też trochę dlatego, że no niestety problemy podejmowane przez cerkiew no, nie zawsze są tymi, którymi należałoby się zająć. Ja może podam przykład, jak właśnie wspomniałem, że pracowałem tam również jako wykładowca. Pewnego razu rektor poprosił mnie, trochę zmieszany, o przedstawianie konspektów moich wykładów, zanim je wygłoszę. Miało być to na żądanie archimandryty, czyli zwierzchnika miejscowej cerkwi, ponieważ obawiał się tutaj mnie jako przybysza z kraju katolickiego. Posądzał mnie o to, że będę rozsiewał jakoś tutaj propagandę katolicką. No było to o tyle zabawne, że zdarzyło się to akurat 14 lutego, a walentynki, czy jakby nie było nominalnie Dzień Świętego Walentego według kalendarza katolickiego, obchodzony jest przez młodzież rosyjską naprawdę na skalę jeszcze większą niż u nas czy w innych zakątkach świata. To są dość skomplikowane rzeczy i może ja tu tak nie będę się wdawał w szczegóły, ale powiem najogólniej tak, że Rosjanie też mają problem i z cerkwią i cerkiew nie bardzo potrafi stać się tym przewodnikiem duchowym, chociaż ma takie aspiracje Rosjan, czy też mieszkańców, w ogóle wszystkich mieszkańców Rosji, bo słowo Rosjanin po rosyjsku we współczesnym języku rosyjskim
właściwie powinno określać wszystkich obywateli Federacji Rosyjskiej, taki jest zamiar władz. No i są to rzeczy bardzo złożone, ale tak jak mówię, niektórzy księża katolicy wykonują tam rzeczywiście dobrą pracę, dobrą robotę. Znam jednak wielu takich, którzy no, po prostu traktują to jako źródło dochodu. Dobry wieczór. Ja bym chciał znowu nawiązać do samego zjawiska szamanizmu. Zjawisko szamanizmu występuje praktycznie na całym świecie i wydaje się być jakimś praktycznymi technikami transowymi, które poprzedzają systemy religijne. To tak jakby założyciele religii chcieli usystematyzować pewne doświadczenia i stworzyć z tego jakiś tam system. Mircea Eliade pisze, że wszędzie powtarza się w mitach szamańskich, że w czasach prehistorycznych ta moc czy te podróże były doskonalsze i że z czasem one jakoś tak osłabły. Pan bardzo ciekawą rzecz powiedział, jeśli chodzi o człowieka śniegu i o to, co się w tych ludziach rozwinęło. Czy ten pierwotny szamanizm może być jakimś ogniwem łączącym ludzkość i właśnie tego człowieka śniegu? No, to tyle. Tak, być może, wie pan, szamani są, kultury związane właśnie tu z szamanizmem są jakoś bliżsi też temu zjawisku śnieżnych ludzi. No, nie wiem, czy to tak na wprost da się wytłumaczyć, bo w rytuałach szamańskich, owszem, a umysły są taką wartością istniejącą, ale nie odgrywającą jakoś bardzo szczególną czy też charakterystyczną rolę. A umysł zresztą po w języku altajskim, czy w ogóle w językach tiurckich, Altajczycy należą do ludów tureckich, oznacza nieuchwytnego, ale być może tu w pana spostrzeżeniu jest coś na rzeczy i rzeczywiście szamanizmowi bliżej jest do fenomenu śnieżnych ludzi niż innym, jeśli można tak powiedzieć, religią czy też zjawiskom tego typu parareligijnym, zjawiskom charakterystycznym dla właśnie takich pierwotnych społeczności. Wydaje mi się, że to doświadczenie szamanizmu, to wszystko, o czym pan mówi, musi być koniecznie związane z przebywaniem tych ludzi w dzikiej przyrodzie i zajmowaniem się myśliwstwem, łowiectwem, zbieractwem w lesie. Ale jednak, nie wiem, może pan to potwierdzi albo tam zaprzeczy, ale mnie się wydaje, że tam współczesna ta Syberia to jednak to są olbrzymie też osiedla zbudowane w latach 60., 70., gdzie ludzie po prostu w setkach tysięcy żyją w blokach betonowych, gdzie zupełnie są odcięci od tej naturalnej przyrody, bo przecież też tam są bardzo niskie temperatury i oni nawet czasami jest tak, że samochód zapala się tylko w okresie letnim i później przez cały rok ten samochód, silnik tego samochodu pracuje, tylko się dolewa oleju i paliwa. No więc oni jakby siłą rzeczy mieszkają w tych blokach i oni już są odcięci od tej rzeczywistości, z tego kontaktu z przyrodą. A więc zanika ta ich Nie słyszałem końcówki pana pytania, ale dostatecznie dużo słyszałem, aby odpowiedzieć. No, wie pan, kontakt z przyrodą w syberyjskich blokowiskach, bardzo zresztą pokracznych niekiedy, jest czasem nawet dość ścisły, zwłaszcza jeśli właśnie w środku zimy nastąpi awaria węzła ciepłowniczego, co się zdarza dość często. No, ale oczywiście ma pan sporo racji. W dużych miastach rzeczywiście niewiele się wie o
tym, co jest tuż pod bokiem. No, podam przykład, że w Bisku, miejscowości odległej 90 km od granic Altaju, to Altajczyk wywołuje nawet pewną sensację. Czasami jest brany za Chińczyka ze względu na rysy twarzy. A w ogóle, no niestety, nie chciałbym uogólniać, ale u sporej części Rosjan jest to związane z ich, powiedzmy, narodowościową specyfiką. Obserwuje się jednak dość w znacznym stopniu rozwinięty nacjonalizm, żeby nie powiedzieć szowinizm, i nie znając Altajczyków, a polegając tylko na opisach Rosjan, zupełnie sobie inaczej ich przedstawiałem. Rozczarowałem się, ale oczywiście na korzyść Altajczyków. Opisy ich zachowania, stereotypy ich zachowania obecne w wypowiedziach moich znajomych Rosjan, no przeważnie nie stawiały nacji altajskiej w najlepszym świetle. No ja jeszcze jedno mam pytanie w związku z szamanami. Jak się orientuję, szaman jest lekarzem, jest poetą, jest podróżnikiem, ja wiem, w świecie zbiorowych wyobrażeń może, jest transowcem, jest starszym wioski. Czy te funkcje wciąż istnieją, czy one są tylko jakimiś reliktami, czy kulturowymi ciekawostkami? Przynajmniej w społeczności altajskiej szaman nie zajmuje wcale miejsca w społeczności, które stawia go na czele tejże społeczności. On jest raczej na uboczu, czy też poza tym, jest jakby już do innych, przeznaczony do innych zadań, i często ze względu na to, że jest osobą, powiedzmy, specyficzną pod względem psychicznym, to nawet nie może pełnić jakichś funkcji, powiedzmy, administrujących daną wioską, czy też społecznością. Tego od niego nie wymaga. Natomiast w swojej specjalizacji oczywiście jest najważniejszy i w takich przypadkach, kiedy konieczna jest interwencja szamana, mieszkańcy, powiedzmy, jakiejś wsi zwracają się właśnie do niego. Bo też u Mircea Eliade znalazłem, że zasób słownictwa szaman wielokrotnie przekracza zasób normalnego członka danej zbiorowości. Także coś takiego jak poezja czy tworzenie pieśni może być bardzo charakterystyczne. Tym bardziej, że w technikach transowych można spontanicznie coś wyśpiewać czy wypowiedzieć. Owszem, ale niekiedy te wypowiedzi szamanów są w sporej części hermetyczne i zrozumiałe właściwie dla wypowiadającego i może jego kolegów po fachu, jeśli można tak powiedzieć. Nie zawsze jest on w pełni rozumiany przez swoich rodaków. Ale w tym, co pan wspomniał, no jest coś zgodnego z moimi obserwacjami także. Ja mam takie pytanie też odnośnie wierzeń. Jeszcze gdyby kontynuując ten wątek, chodzi o zjawisko reinkarnacji. Czy oni coś takiego w jakiś sposób, czy są szamanie, którzy te wierzenia w jakiś sposób przyjmują i uznają, mają tego typu doświadczenia? I takie drugie pytanie odnośnie podróży do tego regionu. Jak wyglądają takie możliwości tam do naszego pobytu, żeby w jaki sposób można tam jak gdyby pobyt sobie zorganizować i jakie są mniej więcej koszty takiej podróży, powiedzmy, dwutygodniowej. Dobrze, oddaję mikrofon. No, jeśli chodzi o podróż dwutygodniową, to po pierwsze ona nie może się odbyć samochodem, a jest to środek, który bym każdemu polecał. Może nie w pojedynkę, ale powiedzmy w kilka osób na dwa auta, bo samo dotarcie na auta zajmuje około tygodnia. Tym bardziej, jeśli chce się coś po drodze zobaczyć. Optymalne są
pobyty 3-tygodniowe, tydzień pobytu na Altaju i 2 tygodnie jazdy tam i z powrotem. Koszt, jeżeli jadą 3 osoby zwykłym autem osobowym, to w takiej wersji powiedzmy turystycznej, dość spartańskiej, ale z możliwością zobaczenia wszystkiego, dojechania, rozdzielenia kosztów benzyny i tak dalej, no to jest około 4000 zł. Oczywiście można te pobyty rozszerzyć, także docierając nad Bajkał, także jadąc przez Mongolię dalej, no ale to są właśnie zagadnienia, o których wolałbym Państwu indywidualnie odpowiedzieć i napisać osobom, które są tym zainteresowane bliżej. Dobry wieczór. Ja chciałbym zadać pytanie dotyczące właśnie wchodzenia szamanów w stany innej świadomości. No z tego co wiem, to oni stosują jakieś grzybki halucynogenne albo inne środki wprowadzające ich w taki odmienny stan świadomości. I interesuje mnie, czy, jak pan myśli, panie Wojciechu, czy oni po prostu są uzależnieni, bo to jest w końcu narkotyk, prawda? Czy ten narkotyk ma działanie uzależniające? Czy oni po prostu są od tego środka uzależnieni? Czy po prostu kontrolują? Kontrolują właśnie branie, biorą tylko wtedy, kiedy chcą zmienić swój stan świadomości. Jak to wygląda? Oddaję mikrofon. Już na podobne pytanie chyba częściowo odpowiadałem. Altajscy szamani to nie za bardzo się tutaj grzybkami posługują. Jest to jednak inny rodzaj transu, być może polegający na bardziej na jakiejś autohipnozie. Natomiast no, wspomnę jeszcze o kurhanach altajskich. Tam dość pospolicie w kurhanach okresu scytyjskiego znajdowano siona konopi. Scytowie, których zachowanie gorszyło bardzo starożytnych Greków, zdaje się, że trochę lubili konopie indyjskie i być może pewne ich zachowania były warunkowane przez dłuższe spędzanie czasu przy ogniskach, gdzie właśnie to zioło palono. Myślę, że tutaj technologie kamłania, wprawiania się właśnie w ten trans szamański są dość rozmaite w zależności od regionu Syberii. Ja bardzo dziękuję za te wszystkie pytania. Tak jak powiedziałem, przez serwis Infra bardzo chętnie osobom bliżej zainteresowanym Altajem w każdym jego aspekcie, jeśli tylko będę mógł, chętnie coś odpowiem, jeśli pojawią się takie pytania. Także na pytania dotyczące szczegółów czy organizacji podróży. I było mi rzeczywiście bardzo miło porozmawiać z Państwem. Myślę, że będzie może jeszcze jakaś do tego okazja. Rozumiem, że z konieczności były to niektóre odpowiedzi moje bardzo, bardzo ogólne, ale jeśli zdołałem Państwa zainteresować jakoś Altajem i tym, co się tam dzieje, bardzo się cieszę. Było mi naprawdę bardzo miło. I chciałem Państwu raz jeszcze podziękować i życzyć dobrej nocy. No tak, ja dziękuję przede wszystkim panu Wojciechowi za poświęcony czas dla nas i naprawdę za niezwykle interesującą rozmowę. Muszę powiedzieć, że aż ja sam jestem poruszony, bo naprawdę udało nam się porozmawiać o niezwykle ciekawych tematach i o tym właśnie, co porusza pan w swojej książce. Także ja wszystkich zachęcam do zakupienia książki pana Wojciecha Grzelaka. No przede wszystkim dziękuję panie Wojciechu za udział i za czas poświęcony nam. Myślę, że to było bardzo interesujące dla wszystkich, którzy brali w tym udział. No i myślę, że też dzięki tym naszym pytaniom, które tutaj padły, pan również się zorientował w tym, co ludzi interesuje, w jaki sposób się odnoszą do tego. Także dziękuję jeszcze raz panie Wojciechu i wszystkim wam tutaj uczestniczącym w tym czacie. Dziękuję za udział.